Piękna, słoneczna niedziela z ostrzeżeniami, alertami o nadchodzącej burzy. Co to się tu odbywa? Strasznie gorące. Coś może być z burzy. Nie wiem, czy oni razem do kupy mają 18 lat. No, pogadaj sobie jeszcze, ja się minę na spokojnie. Pierwszy odbiór mam tu z kornera. I lecimy na Żabiniec. Dobry, 524. Dzięki. Pielęgniarek ulica. Na razie kieruje się w stronę plant. Miałem iść od godziny 16:30. Standardowo do 19:30. Ale tak sobie myślę, idę wcześniej. Godzinkę wcześniej skończę. 4 kupione w lodówce się chłodzą. Stój, nie ruszaj się. Nie wiem, kiedy to wyjdzie, ale tak w ogóle to dzisiaj mamy dzień mamy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. Przez to, że jestem skuterem, nastawiałem się, że może jakie kwiatki się uda zawieźć. W Dzień Kobiet się nie udało, bo poinstruowaliście mnie, że tylko skuterowcy biorą raczej kwiatki, a nie rowerowi. No to liczę dzisiaj na chociaż jeden bukiecik kwiatków. Tam widziałem, że w aplikacji Glovo do zamawiania pojawiła się zakładka Dzień Matki. Ale kwiatki to tam są ładne ceny. Bukiecik z 7 piwoni 215 czy 225 zł. No ale może chociaż jeden się uda zawieźć. Urwał. Nie ta klatka. A tutaj, ja tam dzwoniłem. Tak, bo tam to jest trzecia, a to jest pierwsza. Mhm. Proszę bardzo, smacznego. Dzięki, do widzenia. Się proszę panią nauczyłem, która jest pierwsza. Ale chodzi o to, że... Znaczy nie jedynkę. Szóstkę ktoś zajmie. Ja myślałem, że to jest od jedynki do 24. Jest następne ze szlaku Biedra. Jechałem, tam nie było dużo
kurierów. Chyba nikogo nie było. O, Nyska jedzie. I to nie ta od tych kiełbasek. Po prawej stronie moja robota poprzednia. Nie jedną noc tam spędziłem, można by powiedzieć. Chyba nie tu. Tam był wjazd. Nie szkodzi, ważne, że nie było szkieł. I jaki wiatraczek sobie zamontowałem. 382. Za co 114 zł? Za to? 5 pasków gumy mamby i pół kilo kurczaka. Aha, papierosy. 3 sztuki. Płaci 200. A ja mam Glovo Cashu 14 zł. Płaci 200, a ja mam odebrać 122. Z konianiem wezmę 78 zł. Piszę do niej. Ja napisałem do niej, czy nie będzie miała nic zdrowia, bo nie będę miał jak wydać. Zobaczymy, czy coś odpisze. Niestety nie mam, jakbym miała, to bym nie pisała, że mam tylko 200. Ja piszę do Glovo. Niech się rozliczają. Glovobot, piszemy, jak mam jej wydać. Wow, a co to jedzie za perpetuum mobile? Wybierz jedną z opcji, nie mogę wydać reszty. Przekieruję cię do konsultanta Glovo Support. Nie ogarnął chłopak, nie ogarnął. Małgorzata, a Małgośka problem mamy. Zaraz to dla ciebie sprawdzę, potrzebuję chwili. No dobra, ja sobie jadę spokojnie. Dobrze, że napisałem od razu, a nie jak dojechałem na miejsce. No codziennie coś, ta praca ciągle czymś zadziwia, to nigdy nie jest nudno. Ciągle coś nowego się dzieje. Fajnie, tylko żeby to się nie odbijało na mojej godzinówce. O, Małgośka, sprawdzasz, bo dojeżdżam. Małgośka, mówią mi. Jeśli nie będziemy mogli rozmienić pieniędzy, to możemy klientowi oddać reszty na konto Glovo do wykorzystania w kolejnych zamówieniach. Inaczej anulujemy zamówienie. No i co, ja mam pisać do niej i jej to powiedzieć? Ok. Przekażę. Szkoda tylko, że ja nie palę. No dobra, ale przecież jak ja jej powiem, że ona dostanie na konto, że ja jej nie wydam reszty, to przecież ona mi nie za chuj nie uwierzy. Czy to oni powinni do niej zadzwonić, że kurier nie wyda reszty, a oni jej dadzą. Klient może napisać do nich na czat. Ma napisać do nich na czat. Co jest? No zwariowałem. Ja myślałem, że to jest pies. Nie zwróciłem uwagi, a tu dzik. Dzień dobry. Czy kontaktowali się z panią z Glovo? Chodzi o to, że ja mam wziąć te 200 zł od pani i oni na jakieś tam konto pani wpłacą tą resztę do wykorzystania. Nie ma takiej opcji. Nie ma opcji? No to ja muszę to tak by do nich napisać, oni to anulują. No co anulują, bo nie ma takiej opcji. Bez sensu, no to właśnie jest tam taka opcja, żeby zaznaczyć się. Tak. Żeby było i powinno przypisać komuś, kto ma te pieniądze. No to ja pani tego nie mogę wydać, jeśli tak. No to trudno. Proszę jeszcze raz zamówić może. No teraz już nie mam czasu. Przepraszam, do widzenia. I co jeszcze, każą mi to wziąć i tam odwieźć? Chyba ich pogrzało. Co ja zrobię z 5 wagonami gumy mamby? Dobra, zaraz będę z tą Kornelia pisał, bo ja tu dzika mam. No i tu gadam z panią Kornelią właśnie, czy ma wgląd w całą historię, czy pisać jeszcze raz. Ona mówi oczywiście, że ma. Czyli pyta się mnie, czy klient nie chce reszty w formie pieniędzy na kolejne zamówienie. Ja mówię, że nie, nie chcę pieniędzy, chcę resztę. Mówię, to proszę sobie zadzwonić.
dopytajcie, powinni to od razu zrobić, zadzwonicie, zapytać. O nie, ja tylko jadę i wydaję, albo nie wydaję. Nie wiem, ile te papieroski są warte, ale chyba dużo, skoro rachunek jest na 114 zł. Dzik se stoi na podejście, trawę w dupie. Ludzie chodzą, patrzą się. Myślę, że młodych nie ma, by mogło przeatakować. Co się dziwić, jak tu wszędzie. Możliwe, że w tym miejscu właśnie był jego domek kiedyś. Dobra, Małgośka mówiła, że anulujcie to zamówienie. To anulujcie to, bo ja nie mam czasu. Zamówienie zostało anulowane. No i spoko. Dobra, mam do sprzedania. Gumy mam by i te. I 3 e-papierosy smakowe. Jakby co to priv. A nie, teraz się nie mówi priv. Priv to się mówi o w moich boomerskich czasach. Teraz to jest DM. No i taka niespodzianka przy niedzieli. Dobrze, że jest małe to zamówienie. Jeszcze by trzeba lecieć do domu, zdeponować. Co ty byś robił, chłopie? Stan tu na chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry, co do pana? 198. Proszę bardzo. Dobra, pojedziemy nad Wisłą może. Uda się jakoś tam przejechać. Kostka. A i tak będzie ulicą szła? O, jest kod kwadrat. Skidż, gęś. Wszystko jest. Królik w marchewce. Nie, że kurde, dookoła przejechałbym rynkiem. Tam będzie raczej nieprzejezdny teraz. Same priusy na tych taksówkach. Co ci taksówkarze po okazaniu legitymacji jakiś rabat? 20% na samochód, czy co? Wykryto 4 wyładowania w twojej okolicy. Wcześniej też mi się pokazało, że są 23 wyładowania. A jak popatrzyłem na mapkę, też w mojej okolicy oczywiście, popatrzyłem na mapkę, to Mszana Dolna. Proszę. Bo ja tu. Dziękuję. O, dziękuję bardzo. Do widzenia. Ale grzeje. Jezu, jak dobrze, że ja to piwo mam w lodówce. Oj, ale wejdzie. O, aha. Ho, ho, ho. Litewska. The New York Pizza Department. Czas obejmuje drogi prywatne lub ograniczone. A ja rowerem. Ty tu robię dzień wolny. Koło idzie na centrowanie. Poniedziałek, jutro. Może mi się gdzieś gravelem przeleciał. No, to jest myśl. Ponad rok w Puszczynie Połomickiej nie byłem. Tylko ja nie wiem, czy ja mam siłę. Rozleniwiłem się na tym elektryku. Za 2 minuty. Ja cały czas jeżdżę z rozpiętym plecakiem. Jeje. Gdzie on mnie tu prowadzi? Sorry. Wrąbałem się w fotkę. Za późno zauważyłem. Jest jakiś przejazd? Jest jakiś park, z tego co pamiętam. To
Zawsze go z wału widziałem, a nigdy tu nie byłem. Przyjemnie. Nie miałem jakiegoś wyjazdu dla rowerów? Wstyd. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Żeby mnie nie korciło tego palić, żebym wrócił do palenia i dopiero by było. Muszę się tego szybko pozbyć. A nie palę już. Czwarty rok chyba. Czwarty? Nie, trzeci z kawałkiem. Dzień dobry, czy otrzymał pan wiadomość moją? Nie. Pisałem, nie ma pan nic może drobniej? Nie mam nic drobniej. Kurde, to będzie problem. No nie mam. No, pan poczeka chwilę, ja muszę tam do nich napisać, bo ja nie wiem dlaczego przydzielili mi zamówienie, jak ja mam 15 zł i oni wiedzą, że mam 15 zł, ja nie mam jak panu wydać. To momencie, ja napiszę do nich. To za chwilę do pana zadzwonię. Sekundka jeszcze, bo z nimi tu się nie rozmawia telefonicznie, tylko się pisze. To mi są nienormalni. Gdzie klient ma zapłacić 40 zł i wpłacą mu na konto 160, żeby sobie kiedyś wykorzystał. Gdzieś było głupio spytać. Człowiek na idiotę wychodzi. Mogę zamknąć zamówienie jako nieopłacone, wtedy klient zapłaci przy kolejnym zamówieniu. Czyli mam mu wydać? Chodzi pan, czy nie? Nie, nie, ja czekam. Dziękuję bardzo. No to idę mu to wydać. Szkoda, bo on jest zjadł. Jaki to był numer znowu? Proszę? Tak, no teraz też mi powiedzieli, tylko nie mogli tego od razu powiedzieć, tylko ja pana nękam i proszę bardzo, jedno i drugie, smacznego, do widzenia. Co jest z tym głową? Tracę czas tylko. Najdebila wychodzę. British kebab na Kalwaryjskiej. Gdzie z nim? Na Kurdwanów. Cieszę się, że mogłam pomóc. Kobito, gdybyś nie pomogła, to ja bym właśnie wyśmaka przeżuwał. Ale kamera mi się wyłączyła, nawet nie wiem kiedy przestała nagrywać. Ale ja mam tyle baterii, żeby na Kurdwanów jechać? Nie, dobra. Nie chcę się tam jechać. No i dobra, customerek. Biedry. Ponownie pod katę i na tym zakończymy dzisiaj. Będzie 85 zł, ale przynajmniej nie zmoknę. No i to piwko w lodóweczce. Ciekawe tylko, czy tam nie ma znowu 30 gości z plecakami. No i co, za to zamówienie dostanę 12 zł i będę pod domem, a za tamto bym dostał 16 i wylądowałbym na drugim końcu miasta. O, co to, jakiś mecz? Wisły dzisiaj? Ciekaw jestem, czy któraś z nich, którakolwiek potrafi wymienić cały skład Wisły. Takie kibicki są. Ja tylko piosenki umieją śpiewać. Umieją. Ktoś, a je maka w oczekiwaniu na Biedrę. Nie wiem. Elegancko. Przemysłowa 4. Może. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Kurde, fajne zamówienie za 32 zł.
z Dajworów do rozwiezienia w dwa miejsca. Teraz pytanie, czy opłaca się? Widziałem, że poszedł. Opłaca się mokrym za te 32 zł? Kurde, opłaca się. Biorę to. Ciężem poszedł. Do piwnic gdzieś. Nie jestem. Zrobimy to. Dostawa jest na Grzegórzeckie, na Wiślane jedna z kornerka, a druga jest na Bieżanowską. Koleżanka się schowała, przeczekuje. Ja nie mam czasu na czekanie, ale jeszcze zanim wyjadę do kornera, jadę się do domu może wylać i wezmę kurtkę przeciwdeszczową, bo to szybko nie przestanie padać. Jedź tym autem, chłopie, jedź. Wiem, że ty masz dach nad głową, ale ja nie mam. Gdyby nie ten próg, to dawno bym go myknął już. Ludzie się patrzą jak na idiotę. Nie dość, że jedzie, że mordę, sam do siebie to jeszcze ulewę, w burze. Wszyscy stoją, pod dachami przeczekują, a ja nie mogę, zamówienie mi stygnie. Pić mi się chce jak cholera, a już bym sobie, już byłem w domu po kurtkę, już bym sobie piwko sączył. No to nie, zachłanny, 32 zł. No masz, kurwa, masz 32 zł, za chwilę grad jeszcze będzie. Idiota, no idiota. Stare to, a głupie. ...35 lat prawie na karku, a... ...puściłbyś mnie, przecież widzisz jaka pogoda jest. W miocie. Jak się jeszcze prąd skończy, będę pedałował bez prądu do domu. A bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że się skończy. Także jak chcesz docenić moje pojebane akcje, zostaw suba i lajka. Ale przepraszam. Dziękuję. O nie. Dawaj pani te paczki, jadę dalej. Dobra. 943029. Dzięki, potwierdziłem oba. Ja sobie lampkę włączę. Mnie lepiej widzieli. Przy którym jest gotówkowe, tylko nie wiem, przy którym, chyba przy pierwszym. Żebym sobie nie zapomniał. Mam nadzieję, że nie płaci znowu 200. Dzień dobry. Czy to jest pani? Dziękuję. Także na Miszu, że teraz nie wiem gdzie. Gdzie ja mam, żeby do roweru dojść? Druga dostawa jest na Górniku. Dobra, może nic ciekawego się nie wydarzy po drodze, to włączę kamerę dopiero na dostawie. A kamerę to trzeba włączyć. Piątka na piwku. Dobra, dzisiaj 120,
liczę 3,5 godziny, bo trochę się przedłużyło. Mamy 34 na godzinę. Nice.